Sportowa rywalizacja, strażacki doping i dużo dobrej zabawy towarzyszyło zawodom strażackim, które odbyły się w ramach tegorocznych Dni Żarowa. W sportowych zmaganiach rywalizowało 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Żarów oraz drużyna strażacka z węgierskiego Újfehérto. Zawodnicy zmagali się w sztafecie pożarowej oraz ćwiczeniach bojowych z wodą. Jak przystało na prawdziwe zawody strażackie, rywalizacja była zacięta. Swoimi umiejętnościami podczas żarowskich zawodów strażackich wykazywały się również drużyny młodzieżowe chłopców z Bukowa.
Bez względu jednak na końcowe wyniki, wszystkie drużyny otrzymały podziękowania oraz pamiątkowe puchary. Druhowie, ten najważniejszy moment przed nami, czyli dekoracja. Myślę, że tak po cichu już każdy wie, jakie zdobył miejsce. Myślę, że wygraną drużynę to tu wszyscy wiemy, którą mają. Stoją w tych pięknych czerwonych czapeczkach, ci najwięksi. I wiecie co? I to jest to, dlaczego warto organizować, warto się spotykać w różnych miejscach. Bo tak naprawdę to wszystko, co robimy, ma dwa cele. Pierwszy cel, podniesienie sprawności i bezpieczeństwo na co dzień nas wszystkich. I ten cel jest wypełniany między innymi właśnie poprzez zawody. Ale jest ten drugi. Praca z młodzieżą, praca z dziećmi i pokazywanie im najróżniejszych rzeczy, które są warte pokazania, warte nauczenia. Dlatego jeszcze w tym momencie moje olbrzymie podziękowanie dla wszystkich, którzy przygotowali tę wspaniałą drużynę. Oprócz symbolicznych odznaczeń, strażacy z miast partnerskich zostali uhonorowani strażackimi statuetkami.
na pamiątkę partnersko-strażackiej wizyty. Medale i puchary wyróżnionym druhom wręczali burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, komendant powiatowy Straży Pożarnej Tomasz Szuszwalak i komendant gminny Ireneusz Zadyla. Pierwsze miejsce zajęli druhowie z OSP Imbramowice. No to słuchajcie, teraz by pan zadanie, chyba powiatowe zawody wygrać. Na drugim miejscu uplasowali się druhowie z OSP Mrowiny. Trzecie miejsce wywalczyli druhowie z OSP Bukowa. Czwarte miejsce przypadło druhom z OSP Pożarzysko. Piąte miejsce zajęli strażacy z OSP Kalno. Szóste miejsce strażacy z OSP Wierzbna. Na siódmym miejscu uplasowali się strażacy z OSP Ujfeherto. I ostatnie, ósme miejsce zamykali strażacy z OSP Żarowa. Jeszcze parę słów od naszych gości z Niemiec, bardzo proszę. Ja, wir bedanken uns für die Einladung wieder mal dieses Jahr und wir haben euch auch was mitgebracht. Dziękujemy bardzo za tegoroczne zaproszenie. Pozwoliliśmy sobie przywieźć ze sobą coś. Wo wir hoffen, dass wir es gebrauchen könnt und ich denke, der Stanislav wird ein Plätzchen dafür finden. Mamy nadzieję, że wam się to przyda i że pan Stasiu znajdzie jakieś fajne miejsce dla tych rzeczy. Ja, tam bin ich eigentlich durch. Wszystkim wspierającym, mamą najstarszych strażaków, które też tak dzielnie wspierały zawodników, wszystkim gościom i dzisiejsze zawody uważam za zakończone. Dziękuję bardzo.